wybrałyśmy dlatego, że idąc do szkoły lub wracając do domu, po prostu patrząc na nie, zastanawiałyśmy się, co może w nich jest, jak wyglądają od środka. Dokładnie zbudowany. Czyli na przełomie. Wiemy, że w 905 roku był zamieszkały. Tu nigdy nie było remontu w tym domu. Oprócz tego, że zainstalowano kiedyś centralne ogrzewanie, zrobiono nową instalację gazową. Jeszcze instalacje elektryczne, część instalacji elektrycznych jest oryginalna z przedwojny. A być może mieszkała tu jakaś sławna albo wpływowa osoba? Sławna, nie wiem czy na tyle sławna, mieszkała siostra Witolda Lutosławskiego, tutaj w tym mieszkaniu wraz z ojcem. Fantastycznie. Oboje byli profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego i kiedy ojciec zmarł, siostra Witolda Lutosławskiego wybudowała własny dom i się wyprowadziła. I tutaj leżało 22 tony książek. Mieli niesamowity księgozbiór, jak ten ojciec zmarł. Część tego księgozbioru została przekazana do Polskiej Akademii Nauk, a część była do Biblioteki Jagiellońskiej. Czyli skoro nigdy w tym domu nie było remontów, główna fasada, czyli to, co jest na zewnątrz, także nie uległo zmianie po tylu latach? Nie uległo zmianie. To jest jeszcze dzielnica 11. Tak, jest znaczek. Jest znaczek z dzielnicy 11, czyli kiedy jeszcze dymniki nie były przyłączone do Krakowa. A dymniki były przyłączone w 1907. Ale to było na przykład naprawdę stary dom. Tak, to na pewno jest stary dom. Widać to zresztą. Nawet farba z sufitu odchodzi. Tak. A teraz będę się asekurować. 2, 3, 4. Wow. Okej, okay, zobacz, to jest wspaniale. To jest naprawdę, jeszcze takie uczucie, to jest fajne. Oryginalnie wyglądały tak jak... Światło. Wow. Zardzewiałe już. Ale to piękne. Tak już widzę. Nie. Składka. A już taką wilgoć. Tak, to jest tak. Oryginalne wilgoć. Czy te wilki są takie charakterystyczne? Jeszcze w czasach przed 89 rokiem to ten dom był pod kwaterunkiem, czyli szczególnym trybem najmu. I miał lokatorów. I tutaj były też mieszkania, dlatego ta część jest wytynkowana. A, no ale to jest takie charakterystyczne. Tak, to jest ale oryginalnie one były wszystkie te. No bo to jest klepisko, tutaj tak, nie było. Tak, tak. Dobra. Okej, to możemy... I możemy zauważyć, że tutaj jest numer 4, czyli ktoś tutaj kiedyś naprawdę mieszkał. Tu były mieszkania. No. Teraz o kurde, może jakie stare chodźty. Bo co okno bez się, zróbcie mi. Przesuńcie się, żeby... To jest strasznie fajne. Tu jest dość Maćko, stara, bardzo stara. Węgla. Naprawdę ważne, żeby pokazać to, jak ludzie żyli, nie tylko pod względem ich życia, czyli tego, jak chodzili do pracy, jak było w sklepach, czy innych różnych podobnych rzeczach, tylko na tym, jak ludzie mieli w tych domach oraz to, co ich otaczało, czyli tam, gdzie czuli się jak w domu. Czystego.
O, ja jeszcze pamiętam, jak w tym kominku było napisane: Tomek nie guzdrał się dzisiaj przy śniadaniu 1922, a mój ojciec był urodzony w 16 roku, więc miał 6 lat. I dziadek uznał, że należy to zapisać w kominie. A tutaj jest winda, którą się woziło z kuchni naczynia i posiłki po prostu. A teraz już też używam ją jako szafkę. No i tam pójdziemy do biblioteki. To nie pianino, to fortepian Bechsteina koncertowy. Przepraszam, no proszę. Ja się pomyliłam. No dobrze. Jest bardzo sporo książek, one są na pewno stare, prawda? Nie tylko. Duża część, lwia część właściwie książek została zaraz po wojnie sprzedana przez moją babkę do Biblioteki Jagiellońskiej. Chodziło o to, żeby po prostu uchronić te książki przed zniszczeniem. Ale jest sporo jeszcze książek różnych należących do mojego dziadka. O, to był jego znak introligatorski, naturalnie, na których... Naturalnie, bardzo proszę. Może jest tutaj gdzieś rok? Rok czego? 1850. No tutaj są stare i nowe zdjęcia, jak widzicie, i stare nuty, tak. Stare nuty jeszcze mojego ojca. Bo ja niestety nie gram na fortepianie, moi bracia wszyscy tak, a ja nie. No, kominek też jak widać używany stale, bo czarny. I portrety, które wiszą, to są rodzice mojego dziadka, Stefana Komornickiego, którego tutaj mamy na płaskorzeźbie laszczki. Tu zrobiłam dla moich wnuków galerię dziadków mojego męża i moich dziadków. Fotografii ich przeważnie młodzieńczych starałam się, oprócz dziadków Rościszewskich, którzy są już starsi. Ta płaskorzeźba jest bardzo ładna. Bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ogród miał powierzchnię 3 hektarów mniej więcej. W tej chwili szkoła tam jest wybudowana, bloki różne takie. Już się coraz bardziej zmniejsza ten obszar. No to dziękujemy bardzo. Ja też miło. Dziękuję. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Dziękujemy pani bardzo, bo naprawdę. Tak, bardzo dobrze. Chciałem pani pogratulować, bo utrzymanie tego domu w tak dobrym stanie, no tak, to przecież musi wymagać mnóstwo pracy. No, mnóstwo pracy. Na pewno miłości do domu. I pieniędzy. Tak. To, co nas teraz otacza, miało. To znaczy, to, co było, to, co się działo kiedyś, i to, co było kiedyś, ma wpływ na to, co mamy teraz. I to, co nas teraz otacza. Znajdujemy się u jednego z wejść do parku Skałki Twardowskiego. Znajduje się tu m.in. schron bojowy typu lekkiego z okresu II wojny światowej. Ciężko stwierdzić, czy jest to schron niemiecki, rosyjski, czy też polski. Jest to schron lekki ze względu na to, że ma dość cienki strop, który z porównaniu z takim pociskiem, jest to pocisk z czołgu T-34-76, niestety uległby zawaleniu. Możemy go sklasyfikować jako bunkier niemiecki, gdyż spełnia pewne normy bunkra niemieckiego. Wygląd schodów, które niestety teraz są zasypane ziemią, układ pokoi w środku, wskazują na to także okna, które są typowe dla schronów niemieckich. Dlatego iż bunkry rosyjskie mają okna o dość długim świetle, a polskie mają trakcję schodkową, zwężającą się ku środku. Natomiast niemieckie, tak jak tutaj, są dość proste w swojej budowie. W dachu bunkra znajdują się 2 otwory wentylacyjne, które wymieniały powietrze w pierwszym pomieszczeniu, lecz nie zawsze to zapewniało bezpieczeństwo żołnierzom. Załoga bunkra była wyposażona najczęściej w takie tego typu maski, które w razie niebezpieczeństwa
użycia broni gazowej pozwalały żołnierzom opuścić bunkier. Obok, w ziemi, znajduje się kolejny otwór wentylacyjny, najprawdopodobniej prowadzący do kolejnych pomieszczeń, które niestety nie zostały odkopane. Dokładnie w tym miejscu kończy się dach bunkra, lecz pomimo wszystko dalej ciągnie się tutaj betonowa płyta. Nie wiadomo do końca, do czego ona mogła służyć. Najprawdopodobniej, gdy żołnierz piechoty wychodził ze schronu, mógł tutaj wejść, ponieważ miał większe pole obserwacyjne, mógł zobaczyć, czy wróg nie nadchodzi. Lub mogli tutaj rozłożyć stację radiolokacyjną. Ten obiekt jest to najprawdopodobniej gniazdo CKM. Ma ponad 1,5 metra głębokości oraz pozostałości drabiny w bocznej ścianie. Obiekt obok przypomina kształtem właśnie gniazdo CKM, lecz jest mniejszy. I trudno określić, co to tak właściwie jest. Są to fundamenty najprawdopodobniej baraku. O czym świadczą otwory na drewniane bale, które tworzyły szkielet konstrukcji. Jest to wszystko, co udało mi się znaleźć. Wokół nas jest wiele śladów historii, dlatego wszystkich zachęcam do ich poszukiwania. Prawdopodobnie Twardowski miał na imię Jan i był jednym z czarnoksiężników na służbie u króla Zygmunta Augusta. Po śmierci swej małżonki, Barbary Radziwiłłówny, król popadł w żałobę. Wezwał na swój dwór wielu czarnoksiężników w celu wywołania jej ducha. Według legendy dokonał tego mistrz Twardowski. I rzeczywiście, na liście płac władcy figuruje imię i nazwisko Jana Twardowskiego jako czarnoksiężnika. Po wykonanej pracy osiadł w jednej z kamienic na krakowskim rynku. Niektórzy niemieccy badacze uważają, iż był on Niemcem i w rzeczywistości nazywał się Laurentius Tchór, gdzie Tchór z łaciny oznacza coś twardego bądź nieugiętego. Wysnuwają oni również hipotezę, że studiował w Wittenberdzie magię, która w tamtych czasach uważana była za zwyczajną naukę. Inna teoria głosi, iż był uczniem samego Fausta. Lecz jaki on miał związek z dębnikami? Czemu jego imieniem nazwano ulicę? Czym tak bardzo przysłużył się tej dzielnicy? Odpowiedzi należy szukać wśród wapiennych formacji skalnych, nazwanych skałkami Twardowskiego, a zwłaszcza w jednej z jaskiń. To miejsce jest nazywane jaskinią Twardowskiego. Według legendy, to właśnie tutaj znajdowała się jego pracownia. W tej jaskini podobno założył szkołę magii i czarnoksięstwa, w której nauczał swoich adeptów. To dokładnie w tym miejscu miał stworzyć magiczne zwierciadło, za pomocą którego wywołał ducha królowej. Podobno Jan Twardowski zakończył swój żywot w karczmie położonej na drodze do Dębni. Według najpopularniejszej wersji opowieści, Jan Twardowski, czy też Laurentius Tchór, wyrwał się ze szponów czarta i uciekł na Księżyc, gdzie pozostaje do dziś. Kręcimy projekt o historii Dębnik. Długo mieszka pan na Dębnikach? Trochę. A mógłby nam pan opowiedzieć, co się zmieniło w tym czasie, zabudowania? Jest jakaś widoczna zmiana, czy niezbyt? Nie bardzo. Nie bardzo. A jakieś miejsca, które warto zobaczyć? Jakieś zabytki, które warto odwiedzić, znajdują się tutaj? Chyba nie. Nie. Chyba. Czyli spokojnie. Tak, grzecznie. Zabytki są na rynku. Są na Dębnikach jakieś ciekawe zabytki, które warto zobaczyć?
No tylko dostawa kościół tutaj i taksówek. Na przykład rynek to powstał pod koniec XIX wieku formalnie biorąc, więc te wszystkie domy mają po 100 lat. Zabytków jak i takich to nie bardzo widzę. Takich, rozumiejąc zabytek coś, co ma 300 czy 400, prawda? To jest... Tego nie widzę tutaj. Że pani jest rogaczka, tylko tam by trzeba dalej iść koło, co jest na Twardowskiego. To były poszerzania w tamtym kierunku, tam były te figurki, które są w zabytkach. To one są do dzisiaj, ale w tamtym kierunku trzeba iść, bo to jest tak jak Bolek Wałęski, jak to jest powiązane, tam jest kilka takich figurek właśnie. Wszystko tutaj jest zabytkiem. Ta ulica Różana była kiedyś drewniana, na przykład mój dom jest niżej niż chodnik, ponieważ chodnik został położony dopiero na drewnianym chodniku, który tutaj był. Na przykład o historii Dębnik. To się... Historia Dębnik to nie za bardzo, bo ja już przyszłam po historii tutaj mieszkać. Ale jednak od ilu lat pani mieszka na Dębnikach? Od ilu lat? Od 60 roku. To długo. Ja już jestem za stara na pytanie. Ale właśnie jest pani Zosia młoda może. Ale czy moglibyśmy zadać jej to pytanie? Ja mam 88 lat. No właśnie, o to chodzi. Nie chcę. Ja dopiero niedawno się tu wprowadziłem, niedaleko. No jest to z czasów historycznych, to tu były, jak sama nazwa, prawdopodobnie lasy dębowe. Ale później zaczęło się tu rozwijać osadnictwo. Najpierw rybacy, a później zaczął się przemysł cegielnie i kamieniołomy. A ciekawostką jest taką, że chciano dębniki, komuniści chcieli dębniki zalać wodą i postawić tutaj nowe bloki. No ale na szczęście im się to nie udało. Nie udało. Powódź była interesująca w 1997 roku. Wszystkich nas tutaj ewakuowali, kazali nam się wynieść. Mój dom też był częściowo zalany, no bo to właśnie niski parter. I bo powiedziano, że żeby ratować Wawel, będą zalane ewentualnie dębniki. Mogłaby nam pani opowiedzieć, czy zmieniły się dębniki w tym czasie? Jak się przede wszystkim zmieniły? Zmienili się ludzie. Takiego chamstwa jak teraz to nie ma i nie było. Bardzo dużo się zmieniło. No, powstały jakieś tam nowe bloki, takie plomby, nawet fajnie skomponowane. Ale atmosfera się nie zmieniła. Jest tak fajnie. Dębniki się zmieniła cała kapelanka. Tam były wiejskie chałupki, droga kamienna, szutrowa i wapienie wysypki. Jeszcze wrócę pytanie, co się zmieniło. Stąd widać było Wawel. Zrobili nadbudowę budynku i zniknął Wawel. To się zmieniło. Przyznam się, że jak chodzi o dębniki, one były zawsze takie na marginesie. Przecież nie było jeszcze przed pierwszą wojną mostu. Było to była po prostu wioseczka, taka na marginesie dużego miasta. Prawda? Za mojego dzieciństwa te obszary tutaj, gdzie jest Złoty Róg i gdzie są bloki, to były działki. Tam były działki i po prostu szło się tymi taką dróżką między działkami nad Wisłę. Przyjemnym miejscem jest na pewno Park Dębnicki, gdzie powiedzmy jest też dużo zieleni. Tu w tym parku jedynie tam widzę, że powstają jakieś nowe bloki, co jest dla mnie skandalem, bo ja albo park, albo bloki. Mamy projekt. Weź wyłącz tą kamerę. Kochut! Na księżycu! Siała baba ma, nie wiedziała jak. Przyszedł kogut, nie powiedziała, to było to.